Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Jubileuszowe Bitwy. Dziś zagram 30-tysięczną bitwę, znaczy jubilat zagra 30-tysięczną bitwę w Plutonie wraz ze mną, a jubilatem jest gracz o niku Flintstone87. Cześć Flintstone. Cześć, witam wszystkim. Tak jest. A więc... wiadomo, Flintstone to jest bohater amerykańskiego serialu animowanego o przygodach rodzin jaskiniowców. Tam byli Flintstonowie i Rubleyowie, jacyś tam coś takiego. Okej. Dobra. Słuchaj, tak naprawdę dużo nie będziemy gadać, ponieważ tak tylko się wam przyznam, wczoraj zalałem sąsiadki, ale nie w ten sposób jak myślicie, tylko naprawdę robiłem pranie, a nie mam takiej pralki, która odpływa wodę sama, tylko muszę włożyć rurkę do ubikacji. I ta rurka jakoś z tej ubikacji wypadła, ja grałem i o godzinie 21 zalałem sąsiadów. No i taki jestem trochę dziś nie w humorze, bo mogą być z tego jakieś tam małe problemy. Więc oszczędzimy rozmowy, panie Flintstone, i przejdziemy do jubileuszu. Na swoją jubileuszową bitwę wybrałeś czołg, który miał dostać delikatnego nerfa, ale chyba nie dostał, czyli Maus, tak? Dostał tam chyba nerfa, o ile... Już dostał, tak? Dostał. No bo ja nie gram, teraz, bo miał przeładowanie poniżej 10 sekund, a teraz, nie wiem, czy tam pokazuje ci, jaki masz przeładunek, czas przeładowania? 10.67. Czyli dostał. Trochę zabrano mu HP, nie? I zabrano HP i jakaś dolna płyta i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Ale w każdym razie nadal lubisz ten pojazd. Dlaczego? Za pancerz przede wszystkim. Można wyjechać, przyjmować na klatę i tyle, nie? Mhm. Głównie za to go lubię. Okej. Ja sobie wezmę taki czołg, który lubię brać na jubileusze, czyli typ 5 Heavy, bo nie gram na razie w WOTA. A to jest moim zdaniem czołg z dziesiątek chyba najprostszy do grania. Jesteś gotów? Jasne. No to jedziemy. No oczywiście wiadomo, lepiej żeby było jakieś miasto i żeby nie było za dużo art i tak dalej, i tak dalej. A gdzie nas rzucić, zaraz się okaże. Na razie nie rzuca. Kiedyś tak długo nie rzucało. Może... jest po prostu... Jest, rzuciło. Taka pora jeszcze, nie narzucanie. Same dziesiątki z góry na dół. No i w zasadzie jest to pilzno, czyli zapewne pojedziemy chyba do miasta, chociaż zobacz ile jest medów u nich, nie? No. To jaki plan? Ja bym może jednak do tego miasta sobie pojechał. No dobra. Skupnął ich tam trochę. To trzeba będzie to miasto chyba tak porządnie pchnąć. No zobaczymy. Chociaż nie do końca porządnie, bo jeżeli medy, i oni mają więcej medów, jeżeli medy ich pobiją nasze medy, to później wjadą do tego miasta, więc trzeba będzie zachować jak najwięcej życia. Oh my god, tu się medy pchają. Ja tu HEK-a wyceluję na tą dróżkę, bo zapewne jakiś czołg się będzie wychylilał. No i grilla wścieknie, że tak 1400. No. Dlatego lubię te HEK-i. Nieważne gdzie trafisz, ale... No, byle gdzie, nawet w działo. A jak i coś miękkiego wyjedzie, to i za porządną sumę, jak Godzilla przypieprzysz. Ajajajaj, teraz nie trafiłem. Ja
Haha, dostał S100. Ty! Chyba to miasto dostaje, tak? No, przegrywamy, przegrywamy. Dobra, przepychamy to też to. Ty, no ładnie, ładnie to idzie. Ty, żebyśmy coś zrobili jeszcze w tej bitwie, cholewcia. A, dostał ładnie. Dobra, trzeba będzie się wrócić na kapa. Tak. Bo nam jeszcze skapują bazy. Ja się wracam. Przewaga HP mamy okropną. Trzeba się wrócić, bo jednak trzeba wygrać. Oczywiście, nie? O, Grill jest jeszcze na full HP. Gotowy haek i jedziesz, panie. Oh my god, no ja mogę za 1750 nawet strzelić w takiego Grilla. Kurde. Trochę mu zabrali, ale 1000 to i tak jest satysfakcjonujący damage. Aż szkoda. Grillek się schował, niestety. Dobra, to już chyba po tego Grilla nie dam rady. O, już wszyscy po niego jadą. Czwórka jak zapieprza szybko. Dobra, jedyna szansa to jednak ścinać na te fochy. No. O, Grill już padnie, bo Skoda na niego jedzie. Typ 5 Heavy byłby naprawdę OP czołgiem, gdyby miał prędkość tak około 50-60 na godzinę. Ale Maus też wtedy byłby dobry. Marzenie ściętej głowy. Ja w ogóle bardzo polecam jako zabawkę typa 5 Heavy oraz Mausa. Tak, również polecam. Fajny, spoko jest naprawdę człowiek. A co za celne jest to działo w tej bitwie? W Mausie? Tak. No. Oj, ale bym chciał oddać temu Centurionowi za to, że mnie trafił. Chodź tu mało. No wychyl się. A! O właśnie. No i fatalnie, no. Ja tam coś. Obrażenia. No. Ja za długo stałem i czekałem na tego S100. No i dupa. No dupa, dupa. Obrażenia jak na szósty tier. Ale przynajmniej bitwa wygrana. Chociaż zapowiadało się ciężko, bo tam już od początku bitwy nasi z siebie strzelali i mogło być ciężko. No, taranowali się, strzelali, ale tragedii nie ma. Drużyna nasza zagrała dobrze, TVP ładnie, ty również, 3500 obrażeń. No i cóż, myślę, że jubileusz udany.
Tak, i tylko... taka, tutaj jeszcze dodam, pierwszą odznakę biegłości. Wbiłeś pierwszą odznakę biegłości, no to bardzo ładnie. No. Podsumowanie, no. Czyli 30-tysięczna bitwa, jak widzicie, jest. Przypominam jeszcze, że piątek, sobota, niedziela, w zasadzie sobota, niedziela, operacja Południe w Bielsku Białej. Jeżeli ktoś ma blisko, to wpadajcie, bo fajna imprezka. A jeżeli nie macie blisko, to nie wpadajcie, bo to jest normalna imprezka. Pełno takich jest w Polsce. To tyle. Dzięki. No i tradycyjnie może chciałbyś kogoś pozdrowić. No, chciałbym pozdrowić cały klan Viva 1, wszystkie tam oddziały Viva 1 przede wszystkim. No. To dziękuję. No. No i kolegów, koleżanki z klasy. Mhm. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.